Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Uszy Duszy. Bardzo przepraszam, jeżeli wiatr, który lekko szumi, nagra się co nieco, ale nie jestem w stanie tego materiału nagrywać we wnętrzu swojego domu z powodu temperatury, więc jeżeli troszkę szumu będzie, to wybaczcie, proszę. Tak więc witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Uszy Duszy. Dzisiaj wiadomości, nazwijmy to z normalności. Zacznę je od Juliana Assange. 3 lipca Julian Assange obchodził 50. urodziny. No i to taka wiadomość, która nie wiadomo jakie uczucia tak naprawdę powinna, może, czy też po prostu wzbudza. No bo z jednej strony, jak sięgnę głęboką pamięcią w przeszłość, to była to piękna rocznica w moim życiu, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że Julian spędza te 50. urodziny z zakrętami więzienia tak zwanej jej królewskiej mości w Belmarsh w Londynie i że jest to 3 rok jego pobytu za tymi kratami i że przebywa tam kompletnie bezprawnie i nielegalnie i że ma jeszcze przedtem za sobą bodajże 7 lat bytności w ambasadzie Ekwadoru w roli więźnia politycznego, który ma azyl, czyli od 10 lat jest pozbawiony wolności, no to nie wiadomo, na ile się z tego cieszyć, a na ile się tak naprawdę martwić. Obchody Julianowych urodzin, no nie wiem jak wyglądały w więzieniu, nie mamy na ten temat informacji, choć na przestrzeni tych niecałych 3 lat spływały całkiem fajne wiadomości, jeśli chodzi o to, jaki stosunek do Juliana mają jego współwięźniowie. Nie mówię o administracji więzienia, tylko jego współwięźniowie, więc myślę, że urządzili mu tam swojego rodzaju święto także w więzieniu. Julian jest tam darzony dość specyficzną estymą przez swoich współwięźniów. Natomiast centralny piknik i centralne obchody urodzin Juliana były oczywiście przed wejściem do więzienia w Belmarsh i tam się zebrało sporo ludzi, którzy po prostu pamiętają o Julianie. Byli tam oczywiście John Pilger, Craig Murray, Roger Waters, jego przyjaciele. Był tam Jeremy Corbyn, niegdyś przewodniczący angielskiej partii pracy. No, było tam mnóstwo wspaniałych ludzi, atmosfera była pogodna i radosna i było to szczere happy birthday dla Juliana Assange. Stella Morris, narzeczona Juliana, przyznała, że zamierza wstąpić z Julianem w związek małżeński i już wkrótce, niezależnie od tego, czy będzie jeszcze w tym czasie przebywał w więzieniu, czy też nie. Zupełnie z drugiej strony ukazał się bardzo ciekawy wywiad takiego pana, który nazywa się Sigurdur Ingi Thordarson. To jest postać, która w latach 2011 i 2012 współpracowała z Wikileaks jako wolontariusz. Pan Sigurdur był hakerem. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że w pewnym momencie postanowił zdradzić Wikileaks i za niebagatelną kwotę 5000 dolców sprzedał FBI zeznania, w których stwierdzał, iż Wikileaks namawiało różnych hakerów do tego, by dokonywali ataki na różne strony i pozyskiwali stamtąd różne wiadomości. I ponieważ w posiadaniu agencji amerykańskich, które były w posiadaniu korespondencji między Wikileaks i różnymi innymi osobami, otóż nie było tam ani jednego maila, który by potwierdzał te zeznania, nie było ani jednego maila, z którego wynikało, że Wikileaks kogokolwiek namawiała do tego, by włamywać się na jakiekolwiek strony, to owo zeznanie za 5000 dolców, w którym pan Sigurdur wyznał, iż tak było, że rzekomo Wikileaks namawiało jego i różnych innych hakerów, jego kolegów do tego, by się włamywać tu i tam, to zeznanie jest jednym z fundamentów amerykańskiego oskarżenia, które domaga się ekstradycji Juliana Assange. Otóż pan Sigurdur szczerze przyznał, że w wywiadzie radiowym, którego udzielił całkiem niedawno, szczerze przyznał, iż większość tych zeznań, które złożył w FBI, była wyssana z palca i wymyślona. Edward Snowden, zapoznawszy się z tą informacją, napisał, no wobec tego jest to koniec przypadku Juliana Assange. No oczywiście nie jest to koniec przypadku Juliana Assange, bo nie musimy aż tak daleko szukać, jak w Wielkiej Brytanii, w swoim własnym kraju, mamy wyraźny przykład na to, że konstytucja konstytucją, prawo prawem, a rządzący rządzącymi w dosłownym znaczeniu tego słowa. I taką też sytuację mamy tam. Niezależnie od tego, iż to, co się dzieje wokół Juliana Assange, jest kompletną kompromitacją brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości, niezależnie od tego, że jest kompletną kompromitacją całej tak zwanej zachodniej demokracji, która się nie ma odwagi zająknąć w jego obronie, niezależnie od tego, iż jest to kompletna kompromitacja tak zwanych byłych już dla mnie dziennikarzy z tak zwanych mediów głównego nurtu, którzy zszargali etos zawodu dziennikarza i jak nikt dotąd, także swoją postawą wobec Juliana Assange, czyli zastraszonym milczeniem i służalczym powtarzaniem kłamstw na jego temat. No,
Mimo tego wszystkiego jest jak jest. Julian cały czas jest w Belmarsh i wszyscy, tak jak jesteśmy, staramy się wesprzeć go w tej sytuacji i czekamy, aż wyjdzie. Sumienie ruszyło 20 brytyjskich parlamentarzystów, którzy wysłali petycję do Joe Bidena, domagając się, by zakończył wszelkie prześladowania Juliana Assange i odstąpił od zarzutów wobec niego. Także pewne zamieszanie jest wśród australijskich parlamentarzystów, którzy również wysłali swój dokument do Joe Bidena, włączywszy do tego dokumentu petycję, o której Państwu mówiłem, która powstała w efekcie tego spotkania w Geneva Press Club. To chyba w 65. odcinku Uszu Państwu opowiadałem. Petycja, która także domaga się uwolnienia Juliana Assange, więc trochę się dzieje wokół Juliana rzeczy i wracam do tego wątku, o którym już Państwu mówiłem, o tej żyznej glebie, którą my tworzymy. To ta żyzna gleba, którą gdzieś tam nazwałem substratem, na którym piękne idee mogą zakiełkować i rozkwitnąć, to jest nasza świadomość. I im więcej tej naszej świadomości przykładamy do tego całego absurdu pod tytułem Julian Assange, do tej krzywdy, która się dzieje i jemu, i nam, tym więcej tego typu inicjatyw może powstać. Tak naprawdę to jest klasyczny przykład efektu setnej małpy, o której też Państwu kiedyś opowiadałem, stąd nazwa mojego kanału. I tą żyzną glebą w przypadku tego efektu setnej małpy jest odpowiednia duża ilość wpisów w pole globalnej świadomości, które przywołują do naszej świadomości Juliana Assange i wszystko to, co wokół niego się dzieje. Tak więc miejmy go w czułej uwadze, a tymczasem dołączam się pewnie z Wami wszystkimi życzeniami, by następną 50 Julian spędził na wolności. Nie tylko Rainer Fulmisz prowadzi swoje działania na niwie prawnej i to Państwu relacjonuje w miarę na bieżąco, ale tego typu działania, no znowuż, żyzna gleba, pojawiają się tu i ówdzie chyba zupełnie niezależnie od działalności Fulmisza. Tym razem w Indiach. Zrzeszenie adwokatów hinduskich złożyło pozew w sądzie w Indiach przeciwko pani, która jest naczelnym naukowcem WHO, czyli Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. A jest to możliwe, gdyż ta pani jest narodowości hinduskiej. Nazywa się Soumya Swaminathan. Otóż zarzuca się jej przede wszystkim podawanie fałszywych wiadomości na temat leku, którego nazwę Państwo widzicie w tej chwili na ekranie. Leku, o którym wiele środowisk lekarskich potwierdziło i potwierdza obecnie, iż jest on skutecznym lekiem w walce z wiadomo czym. Zarzuca się też tej pani, iż prowadziła całą kampanię dezinformacyjną i manipulacyjną i oszczerczą względem innych podmiotów służby zdrowia w Indiach, które broniły możliwości używania tego leku. No, co z tego wyniknie, to zobaczymy, ale to hinduska przed hinduskim sądem. Może być ciekawie. Innym przykładem też takich działań, które kwitną na coraz bardziej żyznej glebie, jest to, co zrobiło znane Stowarzyszenie Amerykańskich Lekarzy. Otóż wraz z 43 innymi powodami złożyło pozew do sądu przeciwko, no i tu zaczyna być ciekawie, Anthony Fauci, główny ideolog z wiadomo czego. Xavier Becerra, sekretarz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA. Janet Woodcock, pełniąca obowiązki komisarza Food and Drug Administration, a także instytucje, które po części za tymi ludźmi stoją. CDC, czyli owo Centrum Zapobiegania Chorobom Zakaźnym. NIH, czyli Narodowy Instytut Zdrowia. NIAID, czyli Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych, to jest ta placówka, na czele której stał niesławny dr Fauci, i kilka innych agent rządowych, które jest zamieszane w to, co pozywający nazywają współkonspiracją. Teza główna tego pozwu koncentruje się na czymś takim, co nazywa się Emergency Use Authorization i to jest warunkowa, tymczasowa autoryzacja, której udzieliło Food and Drug Administration czterem eksperymentalnym preparatom, które w tej chwili są oferowane wszystkim na świecie. Otóż zdaniem pozywających zgoda na ów Emergency Use Authorization Act, owa zgoda jest kluczem, który umożliwił pozyskanie niewyobrażalnych przychodów przez przemysł wielkiej farmacji i też skonsumowanie tych przychodów, a biorąc pod uwagę zdolności lobbystyczne tego przemysłu farmaceutycznego i jego dominującą rolę na rynku już od wielu lat, na wielu rynkach,
Nie trudno sobie wyobrazić, jak to wszystko mogło pójść dalej, a wszyscy wiemy, jak to wszystko idzie dalej. Zdaniem pozywających należy ową tymczasową autoryzację po pierwsze wycofać, po drugie należy doprowadzić do wyciągnięcia odpowiedzialności wobec osób, które taką, a nie inną politykę ferowały. Po trzecie należy doprowadzić do wypłaty odszkodowań, uwzględniwszy majątek tych osób, które na tym się czegokolwiek dorobiły. No, takie działanie jest w tej chwili podejmowane w Ameryce. Jeszcze innym działaniem idącym w tym samym kierunku jest inicjatywa kilkoro parlamentarzystów z niższej izby Kongresu USA. Grupa parlamentarzystów pod przewodnictwem pani, która nazywa się Marjorie Greene, złożyła projekt uchwały, która nazywa się Fire Fauci Act, czyli wyrzucić Fauciego. I to jest pokłosie tej całej afery z mailami doktora Fauciego. Pewnie Państwo ten temat znacie. No, nastąpił tak zwany, eufemistycznie to się nazywa, przeciek owych maili Fauciego. Z tego przecieku wynika jednoznacznie, iż po pierwsze pan Fauci i jego instytut finansowali pewien instytut wirusologii w Chinach, o którym wszyscy wiemy. A o pomyśle tego, że stamtąd się wywodzi cała historia i że było to finansowane przez podatników USA, tenże Fauci mówił, iż jest to pomysł ludzi niepoczytalnych umysłowo. Z tychże maili Fauciego wynika, iż doskonale zdawał on sobie sprawę z tego, iż leki, których użycia zakazywał, są skuteczne w leczeniu wiadomo czego. I jest tam wiele innych kwiatków, które spowodowały, że Amerykanie się trochę zagotowali i rzeczywiście tenże Fauci popadł w niełaskę. No, nie należy się oczywiście liczyć z tym, że cud się wydarzy. Jeden popadł w niełaskę, zawsze się znajdzie drugi, który go zastąpi. Bill Gates też popadł w niełaskę, może jeszcze go nikt nie zastąpił. Ale jego dzieło jest nadal kontynuowane przez pozostałych zwolenników forum z Davos i miłośników Klausa Szy. Tak więc, no, to, że się dzieją tego typu inicjatywy i prawnicy, i kongresmeni, i w różnych środowiskach, w różnych miejscach się pojawiają tego typu głosy, no to znowuż przykład tej samej żyznej gleby i przykład tegoż samego efektu setnej małpy. Żeby jakoś dotrzeć do końca tego tematu pod tytułem wiadomo co, kilka liczb. Nie wiem co prawda jak na to się algorytmy zapatrywać będą. No zobaczymy to w użyciu. Otóż to są liczby absolutnie oficjalne, legalne i pochodzą one, no pierwszy wykres dotyczy liczb, które pochodzą z VAERS, czyli owego oficjalnego amerykańskiego systemu ewidencji NOP-ów. I to jest wykres, na którym Państwo widzicie, jak wyglądała kwestia śmiertelnych NOP-ów od roku 1990 do 28 maja 2021. To, co jest ostatnim słupkiem, który wskazuje na ponad 4000 przypadków, to tyle NOP-ów zostało zgłoszonych do VAERS w ciągu tej, można powiedzieć, półrocza przełomu roku 2020 i 2021. O systemie VAERS od dawna się mówiło, iż on i tak ukazuje 1% tego, co dzieje się naprawdę. Dlaczego aż tak krytycznie? Dlatego, że to jest pasywny system. To jest system, który sam w żaden sposób nie poszukuje informacji. To jest system, w którym się pojawiają informacje, jeżeli a. zostały zgłoszone, b. zostały zaklasyfikowane przez odpowiednie gremium medyczne jako możliwy NOP. Jak się Państwo możecie domyślać, i jedno, i drugie bardzo mocno ogranicza ilość obiektywnych zgłoszeń, które by tam mogły i powinny się pojawić, ale nawet bazując na tych liczbach, które są liczbami oficjalnymi, i tak można zblednąć. Jeszcze inne liczby, które chciałem Państwu pokazać, one pochodzą z Udra Vigilance. Udra Vigilance to jest europejska baza danych zgłoszeń o podejrzewanych działaniach niepożądanych leku. Ten system jest oficjalnym narzędziem monitoringu NOP-ów Europejskiej Agencji Leków. No i według tego systemu, w odniesieniu do czterech konkretnych produktów, które wszyscy doskonale znamy, mamy 14 tysięcy przypadków śmierci. No to jest taka liczba, której żadne ukłucia przedtem, no nawet w najmniejszym stopniu, nie osiągnęły. I to są oficjalne dane, szczegółowe rozpisanie, która z tych ukłuć,
jest odpowiedzialne za jaką liczbę tych przypadków, znajdziecie Państwo na stronach, do których Was odsyłam. I oczywiście przypomnę, że wszystkie linki do materiałów, które omawiam w dzisiejszych uszach, będą pod niniejszym wideo, z tym, że na Odyssey. Ze względów, myślę, przez większość z Państwa zrozumiałych, ale ja też mam nadzieję, że Państwo w dużej mierze skorzystaliście z mojej sugestii z poprzedniego odcinka, żeby zapamiętać w swojej wyszukiwarce link do kanału Uszy Duszy na Odyssey, do zapasowego kanału, bo jak powiedziałem, nie wiadomo, kiedy może on być bardziej użyteczny niż ten, z którego korzystacie w tej chwili. Więc to jest kwestia kliknięcia w ten link na Odyssey i tam będziecie Państwo mieli bez żadnego logowania, bez niczego, dostęp do wszystkich linków, które mogą Was zainteresować. Pewnie Państwo słyszeliście o takich zamieszkach w Kanadzie, które mają związek z tym, iż odnaleziono około 1000 zwłok dzieci na terenie jednej ze szkół katolickich, która gdzieś tam na terenie Kanady się znajduje. To jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej i chciałem temu kilka słów poświęcić. Ja na ten temat trafiłem pierwszy raz chyba w roku 2008 i jest to zasługą człowieka, który nazywa się Kevin Annett. I od bodajże 20 lat działa w Kanadzie, bo jeszcze chyba nawet 90 któryś rok, kiedy on pierwszy, w 98 roku, tak, pierwszy raz ujawnił fakt dokonywania eksperymentów medycznych na dzieciach indiańskich, dzieciach odebranych siłą lokalnym Indianinom, które były siłą wcielane do katolickich głównie szkół i w tych szkołach przeżywały koszmary, tortury, wyzysk i były podmiotem? Nie. Przedmiotem eksperymentów medycznych. Kevin oskarżał Watykan, Kevin oskarżał papieży, Kevin oskarżał wielką farmację, w tym firmy, które także w tej chwili nam oferują coś do ukłucia, o to, iż brały w tym udział. Kevin oskarżał rząd Kanady i oczywiście Kevin oskarżał tak zwaną jej królewską mość, albowiem Kanada, jak i Ameryka, jak i Wielka Brytania, jak i Australia, jak i Nowa Zelandia i tak w dużym skrócie mówiąc pół świata wydaje się być własnością tak zwanej jej królewskiej mości. Kevin w 2010 roku założył Międzynarodowy Trybunał do spraw zbrodni Kościoła i państwa i ten trybunał konsekwentnie od wielu lat dokumentuje, no niestety, bardzo tragiczne rzeczy związane z, w dużym skrócie, z torturowaniem i zabijaniem dzieci. Mówi się o 150 tysiącach dzieci odebranych siłą Indianom kanadyjskich i te dzieci przeszły albo nie przeszły przez ten koszmar szkolny. To te 1000 zwłok znalezionych w tej chwili prawdopodobnie jest tylko i wyłącznie wierzchołkiem góry lodowej. No i teraz na fali tego właśnie, co się wydarzyło, w Kanadzie zburzono dwa pomniki. Pierwszy należy do królowej Wiktorii, drugi należy do królowej Elżbiety i w tym kontekście trzeba popatrzeć na ten akt zburzenia tych pomników, ponieważ z punktu widzenia Kanadyjczyków, a zwłaszcza ludności rdzennej Kanady, czyli Indian, to są pomniki dwojga zbrodniarzy. No i znowuż jest tak, że świadomość rośnie, że znowuż gleba zaczyna się strukturyzować i wychodzą na wierzch, wychodzą na jaw rzeczy, o których ja czytałem od kilkunastu lat i wszyscy, którzy dotykali tego tematu, byli nazywani porąbanymi wariatami teorii konspiracyjnych i że nic takiego na pewno nie miało miejsca. No cóż, smutno to przyznać, ale to kolejna bardzo odjechana teoria konspiracyjna, która na naszych oczach no, jest ubierana w dowody. I to jest przebudzenie. To jest bolesne przebudzenie. Często zdaje się, przebudzenie na tej planecie jest bolesne, ale no i jest ono niestety koniecznym elementem oczyszczenia przestrzeni, która jest wokół nas, bo jest ogromna rzesza ludzi na świecie, która z różnych powodów ma uzasadniony, głęboki żal. I być może dla tych ludzi jedynym sposobem na to, by ten żal w sobie jakoś zamknąć, jest chociażby to, że wreszcie ludzie dowiedzą się prawdy, jak to było, że wreszcie ludzie dowiedzą się o tym, iż są na tej planecie ludzie, którzy są nietykalni. Dotyczy to m.in. całej rodziny królewskiej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że oni są poza jakąkolwiek jurysdykcją. Nie ma ziemskiego prawa, które odnosi się do całego rodu Windsorów i do innych monarchii, które tutaj funkcjonują. Oni są poza jurysdykcją bez względu na to, co zrobią.
Dlaczego są poza jurysdykcją? Dlatego, że się na to zgodziliśmy. Teraz kilka słów o Johnie McAfee. Może nie do końca jest to coś, co pasuje do tematu wiadomości z normalności, ale ja onegdaj zrobiłem taki materiał o Johnie McAfee, bo mnie intrygował ten facet i w tej chwili wypadałoby dopełnił sprawy do końca, albowiem John McAfee nie żyje. 2 lata temu nagrałem taki materiał o Johnie McAfee, którego pewnie większość z Państwa kojarzy z oprogramowaniem antywirusowym McAfee, które po dzień dzisiejszy funkcjonuje w internecie, choć John McAfee już od dawna nie jest jego właścicielem, bo kilkanaście lat temu sprzedał to patent do tego oprogramowania Intelowi za bardzo atrakcyjną kwotę. Ale John McAfee to bardzo barwna postać. Od 6 lat był zbiegiem. Zbiegiem, no cóż, nie do końca politycznym, choć na pewno także politycznym. Mieszkał na swoim jachcie i pływał gdzieś tam między Ameryką i Europą. Dużo czasu spędził w okolicach Teneryfy. I zdawał dosyć szczegółowe relacje ze swojego życia banity na tym jachcie, starannie unikając kontaktu z amerykańskimi władzami, ale nie przeszkadzało mu to na przykład w prowadzeniu kampanii prezydenckiej, albowiem w 2016 roku John McAfee był kandydatem Libertarian na prezydenta i kampanię swoją prowadził dokładnie z pokładu swojego jachtu. Kluczył przez wiele lat i przez wiele lat udało mu się kluczyć, ukazując się jako bardzo barwna postać, jednocześnie zbierając różnego rodzaju negatywne opinie ze strony użytkowników kryptowalut, albowiem zarzucano mu manipulowanie kryptowalutami. Być może tak było, być może tak nie było, nie wiem, nie jestem zupełnie w tych tematach biegłych, nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Ten zarzut postawił mu także Urząd Podatkowy amerykański, jak również postawił mu zarzut unikania płacenia podatków. John McAfee nie ukrywał, że od 5 co najmniej lat nie płaci podatku dochodowego. Przywoływał w tym taki pewien kasus, o którym nie wiem, czy Państwo wiecie, że pewna grupa bogatych ludzi w Ameryce już od kilku lat twierdzi, iż prawo, które nakazuje Amerykanom płacić podatek dochodowy, tak naprawdę nigdy nie zostało we właściwy sposób ratyfikowane przez amerykańskie izby parlamentu i że z prawnego punktu widzenia nigdy nie weszło w życie, co oczywiście nie przeszkadza rządowi amerykańskiemu egzekwować, jak i każdemu innemu zachodniemu rządowi egzekwować podatek dochodowy od swoich obywateli. John McAfee, jak też paru innych, którzy nie wiadomo, zabili się czy też się nie zabili, albowiem John McAfee został znaleziony 23 czerwca w więzieniu w Barcelonie, gdzie oczekiwał na ekstradycję do USA. Został zatrzymany w październiku zeszłego roku na lotnisku w Hiszpanii przez hiszpańską policję w wyniku interwencji USA, które ścigało go już od dłuższego czasu. Więc niezależnie od tego, czy John McAfee się sam powiesił, czy też ktoś mu w tym pomógł, a prawdy się pewnie nie dowiemy, podobnie jak i w przypadku Jeffrey'a E. Też niekoniecznie wiadomo, jak to było, o ile w ogóle tak było. Natomiast John McAfee twierdził, że ma tak zwany kill switch. To też taki pomysł, do którego się odwoływało już kilka osób, które są w tarapatach, z Julianem Assange włącznie, że istnieje gdzieś baza danych, która skompromituje totalnie głównych polityków na świecie. John McAfee twierdził, że ma dostęp do takich informacji. Być może go miał przez jakiś backdoor do swojego software'a, który był dobrze zakonspirowany. Mówię oczywiście o oprogramowaniu antywirusowym McAfee. Miał ten kill switch uruchomić w sytuacji, gdyby coś mu się stało. Bo w 2019 roku zatwitował, że gdybym popełnił samobójstwo, to nie. Jak dotąd kill switch nie zadziałał. Niezależnie od tego, że John McAfee opublikował klucz, który miał umożliwić dostęp do tych danych, które to dane są podobno schowane w jakimś łańcuchu blockchaina i jakiejś kryptowaluty, jak dotąd nic na ten temat nie wiemy. Różne teorie konspiracyjne wokół tego funkcjonują. Na ile one będą teoriami konspiracyjnymi, a na ile się okażą praktyką konspiracyjną, być może w ciągu najbliższych kilku lat, a może nawet i szybciej, pewnie się dowiemy. Tak czy owak, jeden z większych oryginałów wśród tych, którzy mają pieniądze, człowiek, który tak, a nie inaczej traktował życie. Ale jest to koniec pewnego dosyć wyjątkowego przykładu, jak można swoje życie poprowadzić, będąc jak John McAfee.
W Islandii od pewnego czasu testują 4-dniowy tydzień pracy. Na czym polega 4-dniowy tydzień pracy? Tylko i wyłącznie na tym, że skraca się tydzień z 5 do 4 dni. Cała reszta zostaje taka sama. To znaczy, wynagrodzenia zostają takie same i ilość pracy do wykonania jest taka sama. Eksperyment prowadzono od 2015 do 2019 roku w sumie na niewielkiej grupie osób, bo 2,5 tysiąca osób pracujących to jest 1% populacji ludzi aktywnych zawodowo na Islandii, ale eksperyment w każdą stronę się powiódł, to znaczy okazało się, że po pierwsze ludzie przez te 4 dni są bardziej wydajni niż byli przez 5 dni, są bardzo zadowoleni z tego, że mają 3 dni dla siebie, na swoje prywatne życie i dla swojej rodziny i generalnie wszyscy są zadowoleni, być może z wyjątkiem tych, którzy nałogowo potrzebują czuć, że wyzyskują innych. Skutek tego eksperymentu jest taki, że w tej chwili 86% pracowników na Islandii renegocjuje bądź już renegocjowało swoje kontrakty pracy i przeszło na 4-dniowy dzień pracy bądź też przejdzie na 4-dniowy dzień pracy w najbliższym czasie. No, z tym 5-dniowym dniem pracy i z tym przymusem pracy i z tym całym obramowaniem tego systemu pracy, jaki mamy, no jest prawdopodobnie taka sama ściema jak z wieloma innymi rzeczami w tej cywilizacji. Takim może najbardziej skrajnym przykładem tego, jak mogliśmy sobie dać zrobić wodę z mózgu, były takie eksperymenty, które pokazywały, że jeżeli się w mieście usunie wszystkie znaki drogowe i wprowadzi się tylko i wyłącznie ogólne ograniczenie prędkości i pierwszeństwo z prawej strony, to liczba wypadków dramatycznie maleje, liczba korków dramatycznie maleje i okazuje się, że znaki drogowe są nam potrzebne tylko i wyłącznie w tym wariancie, w którym zgadzamy się na to, by być idiotami. Podobnie prawdopodobnie rzecz się ma z wieloma innymi rzeczami, które ten system nam zaoferował i o których nas przekonywał przez lata, iż są absolutnie niezbędnym i koniecznym dobrodziejstwem naszego życia. Coś wreszcie zdecydowanie wiadomości z normalności, a może nawet trochę dalej. Perowskity i Olga Malinkiewicz. To Polka, która w 2012 roku zaczęła gryźć temat nowego sposobu na źródła fotowoltaiczne energii w oparciu o perowskity. Co to są perowskity? Cytuję za kanałem Nauka to Lubię na YouTubie, gdzie jest stosowny materiał o Oldze Malinkiewicz. Perowskity to grupa minerałów o strukturze krystalicznej odkryta około 200 lat temu. Przez lata próbowano je wykorzystać do produkcji energii elektrycznej, ale wydajność i koszty tego przedsięwzięcia wskazywały na zupełną nieopłacalność tego pomysłu i teraz Olga Malinkiewicz wynalazła sposób nadrukowania perowskitów na folię i okazuje się to być bardzo tanim i wydajnym sposobem na ogniwo fotowoltaiczne, a do tego wszystkiego to jest na folii, która może być przezroczysta bądź też kolorowa i może być zwijana i dopasowuje się do kształtu powierzchni. Co to znaczy? To znaczy, że można tym pokrywać dachy, to znaczy, że można tym pokrywać elewację domów, to znaczy, że można tym pokrywać samochody. Przypomniał mi się taki wywiad, który znajdziecie Państwo na moim kanale Efekt Sytnej Małpy, w playliście Wywiady z ciekawymi ludźmi. Ja go tam w tej chwili wyciągnąłem na pierwszą pozycję, więc łatwo go Państwo znajdziecie. To wywiad z Witkiem Zbijewskim, który propaguje życie w kamperze. I Witek w czasie tego wywiadu roztoczył przede mną taką wizję, która mnie absolutnie zachwyciła. Powiedział, bo to jest wywiad sprzed 5 lat, musicie Państwo wiedzieć. Powiedział, wiesz co, no bo kiedyś ktoś wymyśli folię fotowoltaiczną i taką folią będziesz sobie mógł obkleić swojego kampera, będziesz mógł jeszcze powiększyć powierzchnię tej folii, bo sobie możesz dorobić takie rolety, którymi będziesz sobie zadaszał okolice swojego kampera. No i popatrz, jesteś właściwie samowystarczalny. Masz elektrycznego kampera z akumulatorami i jedziesz, dopóty jedziesz. Jak ci się skończy prąd, no to stajesz, masz kampera, więc właściwie możesz sobie wszędzie znaleźć miejsce, gdzie będziesz mógł zaparkować. Rozkładasz swoje markizy fotowoltaiczne i tak naprawdę sobie spędzasz parę dni tam, gdzie jesteś, ładując akumulatory z powrotem i jesteś właściwie niezależny wobec systemu. No to oczywiście ogromne uproszczenie i pewnie nie tak łatwo i nie tak szybko, ale kierunek jest absolutnie cudowny. Olga Malinkiewicz w tej chwili już ma inwestorów i otwiera fabrykę folii perowskitowej, gdzie? We Wrocławiu. No, można powiedzieć, przyszłość wchodzi do nas nowymi drzwiami. I to fajnie, bo jeśli mówimy o tym fajnym wariancie, do którego wszyscy się mamy ochotę przenieść, to tam na pewno miejsce na tego technologię będzie. Kilka ciekawych materiałów, do których chciałbym Państwu odesłać. Pierwszy to wypowiedź Luca Montagnier.
to noblista, odkrywca wirusa HIV. Bardzo ciekawa wypowiedź na temat ukłuć. Link oczywiście pod niniejszym wideo na Odyssey, to jest wersja z polskimi napisami. Drugi ciekawy materiał to film pod tytułem Planet Lockdown, także z polskimi napisami. To opowieść sygnalistki, która pracowała w WHO, no można powiedzieć wstrząsająca, także z polskimi napisami. W jednym z ostatnich odcinków opowiadałem Państwu o Polskim Stowarzyszeniu Niezależnych Lekarzy i Naukowców, a teraz chciałbym Państwu opowiedzieć o drugiej takiej formacji, która nazywa się tak, jak widzicie to Państwo na ekranie. To jest bardzo ciekawa inicjatywa, w której działa wielu znanych lekarzy, wielu znanych prawników, wielu znanych działaczy, aktywistów. Żeby wymienić kilka nazwisk, profesor Ryszard Rutkowski, dr Zbigniew Martyka, panie dr Dorota Sienkiewicz i dr Anna Martynowska, dr Piotr Rossudowski, profesor Stanisław Sułkowski, znani genetycy Kornelia Polak, Roman Zieliński, Anna Paradowska i wiele innych ciekawych osób. Koordynatorem tego projektu jest profesor Mirosław Piotrowski, który nie jest lekarzem, jest humanistą, jest naukowcem, akademikiem związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. No, także postacią o ciekawym życiorysie, jak i wszyscy inni, którzy w tym zespole biorą udział. Linki do stron związanych z tym zespołem oczywiście pod Odyssey. Serdecznie namawiam, zajrzyjcie i miejcie na uwagę, ponieważ głos tych ludzi, jak dotąd, jest tak naprawdę jednym z nielicznych, jeśli chodzi o środowiska lekarskie przede wszystkim. Ciekawym głosem jest także taka strona Pro Remedium, której autorem jest dr Piotr Witczak. Też postać pewnie Państwu znana, albowiem zdążył się już wychylić i narazić tym wszystkim, którym wszyscy się powoli narażamy. Odsyłam Państwa także na jego stronę. Tam trochę ciekawych informacji. Nie wszystkie są dostępne publicznie, ale większość tak. Linki oczywiście pod niniejszym filmem na Odyssey. No i tak na koniec części oficjalnej, bo dzisiaj będzie część oficjalna i część nieoficjalna. Chciałbym Was nakłonić, zaprosić, byście kliknęli w link, który znajdziecie pod niniejszym filmem, oczywiście na Odyssey. I to jest link sygnowany Jane Marczewski Nightbirdie. Jeżeli chcecie zobaczyć i usłyszeć anioła w ludzkiej skórze, to kliknijcie w ten link, tam są dwie wersje jej piosenki. Ta oryginalna po angielsku, którą wykonała przed jury America's Got Talent i skrócona troszeczkę wersja, ale z polskimi napisami, tak byście wiedzieli, o czym Jane śpiewa i co mówi. Powiem szczerze, jedno z bardziej poruszających serce wydarzeń, jakie zdarzyło mi się spotkać. Nigdy nie zaglądam na tego typu konkursowe strony i to tak zwany przypadek, że zupełnie poza moją wolą nagle odpalił mi się jej klip. I mnie zatkało, jak usłyszałem, co mówi, jak mówi, co śpiewa, jak śpiewa i dowiedziałem się tak naprawdę, kim jest. Powiem Wam tylko, że ten jej pseudonim Nightbirdie, czyli nocny ptak, jak sama mówi, wziął się stąd, że przez dwie kolejne noce miała sen, w którym budziła się w środku nocy, była kompletna ciemność i ptaki śpiewały na drzewie tak, jakby był już świt. I trzeciej nocy się też obudziła i wtedy zobaczyła, że to nie sen, że to prawda i że rzeczywiście na drzewie przed jej oknami o trzeciej w nocy, kiedy ciemność była całkowita, ptaki rozpoczęły śpiew tak, jak gdyby nastawał już świt. I dlatego przyjęła to jako swój artystyczny pseudonim, bo chciała powiedzieć, że czasami jest tak, że są ptaki, które zaczynają śpiewać, pomimo tego, że jeszcze śladu tego świtu nie widać. Także zapraszam Was serdecznie, posłuchajcie tej dziewczyny, i wesprzyjcie ją dobrą myślą, bo też jej to jest potrzebne. A dlaczego? To się dowiecie, jak zajrzycie do jej klipu. I to jest to, co nazwałem częścią oficjalną i jeszcze jest część nieoficjalna. A w części nieoficjalnej pół żartem, pół serio. Najpierw będzie pół żartem. Pewnie Państwo zwróciliście uwagę, ja już w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że mamy pewną nową obecność w komentarzach, która występowała pod nickiem Daywalker, a potem Fast Shadow.
I ja chciałbym Was poprosić, a właściwie mam Wam coś zaproponować. Otóż jeżeli Daywalker, well, Fast Shadow, well, pewnie jeszcze jakieś inne niki, o których się dowiemy, na pewno ma ich trochę w portfelu swoim, w portfolio swoim zawodowym. Otóż jeżeli będzie nadal kontynuował swoją działalność wśród naszych komentarzy, to ja bym chciał Państwa zaprosić na darmowy kurs budowania w sobie sztuki bycia obserwatorem. Trenerem i prowadzącym ten kurs oczywiście będzie Daywalker, Well, Fast Shadow, Well, cokolwiek bądź dalej. Natomiast wykorzystajmy tę sposobność. Wykorzystajmy tę sposobność, jak zareagować na to, co on pisze z pozycji obserwatora. I to jest dosyć unikatowa sytuacja i warto mieć świadomość, że niejednokrotnie w życiu, które nas otacza, będziemy się w tej chwili spotykać z ludźmi, którzy mają kompletnie inny punkt widzenia na wiele rzeczy niż my i musimy się zacząć uczyć sobie z tym radzić. I to jest niesłychana możliwość, ta działalność Daywalkera Well, Fast Shadow. Myśmy kiedyś mieli na forum takiego kolegę, który potrafił doprowadzić do czerwonej gorączki nie jednego użytkownika tego forum, a właściwie nie bardzo się było do czego przyczepić, no bo nikogo nie obrażał tak eksplicite. A jednak, i ktoś z naszych kolegów powiedział o nim, wiecie co, to jest taki koleś, który sprawdza, czy wszystkie śrubki są rzeczywiście dokręcone i to może być irytujące. I to jest świetna metafora. Ja tak patrzę na to zjawisko typu Daywalker, Well, Fast Shadow, że to jest facet, który sprawdza, czy nasze śrubki są dokręcone. W związku z powyższym, jeżeli wchodzimy w jakąkolwiek emocjonalną reakcję, no to jest właśnie to, czego możemy się nauczyć na jego obecności. I teraz, co to znaczy podejść do jego obecności z pozycji obserwatora? To wcale niekoniecznie znaczy nic nie odpisać. Bo jeżeli nic nie odpiszę, a tak naprawdę zgrzytam zębami, to nie jestem na pozycji obserwatora. Pozycja obserwatora to nie jest pozycja niedziałania. Można działać z pozycji obserwatora, można odpisać z pozycji obserwatora i by nie być gołosłownym, chcę powiedzieć, że to, co ja Państwu w tej chwili proponuję, darmowy kurs uczenia się, jak być obserwatorem, to jest dokładnie sposób działania z pozycji obserwatora wobec takiego zjawiska jak DJ, jak Daywalker, Well, Fast Shadow. Więc jeżeli będzie on kontynuował swoją działalność, do czego cię Daywalker, Well, Fast Shadow, serdecznie zapraszam, to mianuję cię trenerem, który będzie nas uczył ćwiczenia siebie w pozycji obserwatora i działania wobec tego typu zjawisk jak ty z pozycji obserwatora. I z góry ci dziękuję, jeżeli się takiej roli podejmiesz. Mówię to bez krzyny kpiny, bo zrozumiałem, jaką unikalną i ciekawą sposobnością dla nas wszystkich na tym kanale jesteś. I za to ci Daywalker, Well, Fast Shadow, dziękuję. A teraz trochę bardziej serio. Otóż, czytając Wasze komentarze i maile, które od Was dostaję, pomyślałem, że chyba czas na webinar, którego żeśmy dawno nie robili. I to webinar, no, w którym będziemy mogli wziąć, znaczy ci z Państwa, którzy będą zainteresowani tematem, oczywiście będą mogli w nim wziąć udział. Myślę sobie, że jest takie zapotrzebowanie wśród niektórych z nas, by zrobić webinar, który zajmie się chociażby takimi trzema tematami. Pierwszy to, jak się rzeczywiście możemy w tej chwili organizować, biorąc pod uwagę to, co się dzieje i biorąc pod uwagę to, co planujemy, by się działo. Drugi temat, który Państwo mi przysłaliście w mailu, to jest to, czy możemy szukać sposobów pomocy tym, którzy się zdecydowali na ukłucie i pewnie w niedalekiej przyszłości takiej pomocy będą potrzebować. Trzeci temat, który mi się objawił, to jest właśnie sztuka rozmowy i komunikacji z tymi, którzy są po drugiej stronie muru, który fundują nam w tej chwili rządzący każdym z krajów, w którym dzieje się wiadomo co. Takich tematów może być też więcej. Więc teraz tak, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że jakoś przetrę się przez temat płatnej wersji Zooma i wykupię taki pokój na Zoomie, byśmy mogli tam relatywnie dużą ilość przyjąć i moglibyśmy to nagrywać. Myślę, że dochodzi taki czas, w którym moglibyśmy taki webinar powołać do życia. I mam dwa pytania i prośby do Was z tym związane. Pierwsza jest taka, ja wymieniłem trzy takie tematy, które na pewno do mnie dotarły. Przypomnę. Pierwsze, jak się organizować w takiej sytuacji, byśmy wyszli poza przestrzeń wirtualną. Drugi, czy są jakieś sposoby pomocy tym, którzy się zdecydowali na to, co się zdecydowali. Trzeci, w jaki sposób rozmawiać z tymi, którzy są po drugiej stronie muru, by ten mur
uczynić cieńszym, a nie grubszym. I teraz pytanie do Was. Być może macie inne propozycje tematów, które powinniśmy poruszyć. Może jak zbierzemy ich więcej, to uda nam się jakiś profil tego webinaru ustalić. I to jest moja prośba do Was, byście w komentarzach tego typu propozycje napisali, jeżeli macie. I druga moja prośba jest do osób, które są zainteresowane takim webinarem. Być może mielibyście ochotę na okoliczność tego webinaru przygotować prezentację na który z tematów, który właśnie się pojawi jako temat webinaru, czyli zebrać to, co na ten temat w internecie można zebrać. Przykładem takiej działalności są, no ja mam na przykład taką jedną czy dwie takie strony, które przynajmniej bazując na tytule twierdzą, iż mogą polecić jakieś naturalne remedium, no właśnie, które mogłoby pomóc tym, którzy się zdecydowali na to. Ja nie wiem, czy to są wiarygodne informacje, to trzeba by prześledzić, trzeba by zgłębić ten temat, trzeba by poczytać w internecie, co na ten temat piszą, trzeba by to zrozumieć. To jest kawał roboty, na który, nie ukrywam, może niekoniecznie będę miał czas, więc być może byście Państwo mieli ochotę się podzielić z nami wszystkimi, w jaki sposób wkładem w taki webinar, który myślę, że powinniśmy zorganizować w perspektywie najbliższych może 2-3 tygodni. No i pytanie, gdyby ktoś z Państwa miał taką wolę, żeby wgryźć się w któryś z tych tematów, o których myśli, że warto by na tym webinarze były i przygotować jakąś prezentację dla wszystkich, krótką, ale taką, by wszyscy mogli się zapoznać z tym, co na ten temat w internecie jest napisano, to bardzo proszę, napiszcie do mnie maila. Maila oczywiście znajdziecie pod każdym moim materiałem, adres mailowy do mnie. No i to tyle w części oficjalnej i w części nieoficjalnej. To trochę długi materiał, wiem, ale mam nadzieję, że inspirujący. Sorry za ewentualne problemy z dźwiękiem, bo takowe mogą być, ale myślę, że wszystko tak naprawdę jest ok. It's ok, cytując Jane Marczewski, Nightbird. Linki pod niniejszym wideo na Odyssey. Dzięki Wam za obecność, dzięki Wam za wytrwałość, dzięki Wam za komentarze, dzięki Wam za wsparcie na Patronite, poza Patronite'em. Nieśmiało zasugeruję, że gdyby ktoś z Państwa miał taką ochotę, by mnie wesprzeć, to Patronite bądź też mój adres mailowy jest do Państwa dyspozycji. No i do zobaczenia następnym razem.